Jeżeli chcesz się uczyć fotografii, robić jeszcze lepsze zdjęcia oraz dokładnie poznać mój warsztat pracy, wejdź na stronę www.sklepfototroja.pl. Tam znajdziesz konkretne i rzetelnie przygotowane moje autorskie szkolenia fotograficzne. Zapraszam serdecznie, Michał Treutler. Gościem dzisiejszego wywiadu będzie Dariusz Machura. Fotograf specjalizujący się w wykonywaniu zdjęć z użyciem technik malowania światłem na długiej ekspozycji. Dziś skupimy się na omówieniu portfolio Darka, a dzięki tej rozmowie dowiesz się, w jaki sposób wykorzystać malowanie światłem, by tworzyć efektowne i kreatywne fotografie artystyczne. Zapraszamy. Panie, co to kurde jest, no? Jakiś patyk świecący, a ty malowanie światłem, to ja to kiedyś robiłem, takie te serduszka zimnymi ogniami albo z takimi lampkami, tak patrzę. Mhm. Siema Darek. Cześć, witajcie. Darek, opowiedz mi o twojej fotografii. Co to jest za fotografia i dlaczego nią się zajmujesz? Dlaczego malowanie światłem? Ponieważ według mnie jest to coś nowego, coś ciekawego. Tak jak masz na przykład zdjęcia robione na bardzo krótkim czasie migawki, które pozwala zamrozić na przykład ruch skrzydeł kolibra, bądź na przykład jakieś rozpryski wody auta przejeżdżającego przez kałużę. Tak tutaj mamy coś przeciwnego totalnie. Czyli rejestrowanie ruchu światła, samego ruchu światła. W jaki sposób się realizujesz przez to? Wiesz co, malowanie światłem... Na pewno daje... efekt jest ciekawy, bo tak mówię, co jest ciekawego. Dla mnie jako odbiorcy, który nie robi tego typu zdjęć, no to są efekty, które ja nie wiem, czy to jest zrobione w Photoshopie, czy to jest zrobione na sesji. Dokładnie. Ja tego nie wiem, więc wytłumacz mi, Darek, jak to się robi. No niestety wiele osób myśli, że takie rzeczy można zrobić... Znaczy, okej, można zrobić takie rzeczy w Photoshopie. Problem w tym, że wiele osób myśli, że to jest zrobione w Photoshopie. Mhm. A cała magia tego malowania światłem polega na tym, że jest to już rejestrowane na aparacie tak naprawdę. Czyli wybrałeś ten rodzaj fotografii, dlatego że on najbardziej do ciebie przemawia pod względem takim wyżycia się technicznym, artystycznie? Wiesz co, wybrałem ten rodzaj fotografii, dlatego że jest raz czymś nowym, a dwa jest czymś takim prostym, w sensie prostym w odbiorze. Tu nie ma, te zdjęcia nie mają jakiegoś powiedzmy przekazu, to nie są zdjęcia, nie wiem, czarno-białe, smutne, które gdzieś tam powiedzmy w historii fotografii by się zapisały jako jakieś artystyczne. To są zdjęcia bardziej efekciarskie, bym powiedział, takie efekciarskie, wręcz bajeranckie. I cała technika malowania światłem pozwala się naprawdę mega, mega, mega wyżyć artystycznie. Ale to też podejrzewam, że zrobienie tego typu zdjęć też bardzo dużo czasu zajmuje. No niestety tak. Albo na szczęście. Czasu? Wiesz co, bardziej myślę, że to kwestia jest takich jakby efektów, tych gadżetów, które potrzebujesz jako malarz światłem. Bo niestety, ale na jednym efekcie możesz różne rzeczy zrobić, ale no, masz pewne ograniczenia. Tutaj jest, jakby tutaj tak teraz spojrzeć na to, to większość zdjęć była robiona całkiem czymś innym. Mm-hmm. Także... To gdybym ja na przykład był fotografem, który chciałby zacząć robić tego typu zdjęcia, no to jak zacząć? Co muszę mieć na początek? Ze sprzętu fotograficznego, czy ze sprzętu do malarki? To porozmawiajmy o aparacie najpierw, bo też wiem, że jesteś przykładem osoby, która na niepełnej klatce potrafi zrobić magiczne zdjęcia. No, kiedyś właśnie dużo rozmawiałem na temat tego, że to czy to sprzęt robi zdjęcia, czy fotograf. No tak naprawdę i to. W przypadku tego typu fotografii absolutnie nie ma znaczenia, czy robimy pełną klatką, czy kropem, czy mikro 4/3. Różnica będzie tylko taka, że przy mniejszej matrycy będziemy mieli większą głębię ostrości, czyli będzie nam powiedzmy ten obszar, gdzie modelka może pracować, pozować, będzie większy. I to tyle, jeśli chodzi o różnicę. No i powiedzmy tam różnica z wyciągania z cieni, ale jeśli dobrze pomalujemy światłem, to nie mamy takiej konieczności wyciągania czegokolwiek z cieni, więc sprzęt fotograficzny w tego typu fotografii nie ma specjalnie znaczenia. Liczy się pomysł, wykonanie, no i te gadżety, które tam masz, których użyjesz. Czyli jeśli miałbym niepełną klatkę, to jestem w stanie zrobić podobne zdjęcia. Większość z tych zdjęć jest zrobione na Nikonie D5300, czyli na kropie, niepełnej klatce. I myślę, że nikt nie jest w stanie rozróżnić, które są na Sony, które są na Nikonie, które są pełną klatką Sony, a które... Daj mi zgadnąć. A nie, to wiem, że to jest na D5300. Tak, no bo było podpisane na grupie. Tak, no to pamiętam, dokładnie. Ale faktycznie było... Ale to czy to? Które z tych było, dwóch? Które było robione na Sony? Ciężko powiedzieć. Tak, bo to jest ten sam akurat gadżet. Inaczej wykonany, ale ten sam gadżet w tym samym miejscu. Zresztą jakbym się przyjrzał,
to nie widzę różnicy. No tak, no bo tak to wygląda. No dokładnie, to które było Sony? To było na Nikonie robione, pomiędzy tymi zdjęciami jest około roku różnicy. Aha. To było robione Nikonem, to było robione Sony. Różnica jest przy tej wielkości i odbitkach niezauważalna absolutnie. No dokładnie, gdyby w sumie ustawić modelkę w ten sam sposób, zrobić nawet ten sam efekt świetlny, no to aparat nie robiłby tak, jakiejś strasznej różnicy. No chyba, żebyśmy drukowali to, nie wiem, na ścianie w budynku, no to tak. No bo zapewne też no, na niepełnej klatce też te szumy już są bardziej dostrzegane. Chociaż szumy, przy dużych czasach chyba też nie do końca, prawda? Co, szumy nie do końca, bo to jest zwykle robione na ISO 100. Mhm. Więc tutaj nie ma za bardzo szumu. No chyba, żebyśmy gdzieś cienie podnosili, to tak. Ale raczej nawet szumów tutaj nie będzie. Mhm. No to powiedz mi jeszcze, to jakie są ograniczenia twoim zdaniem? Są jakieś? Ograniczenia jeśli chodzi o sprzęt? Jeśli chodzi o sprzęt, aparat, tak. Mam niepełną klatkę, to nie. Mam Nikona D5300. Jestem w stanie zrobić takie świetne zdjęcie. To powiedz mi, czy jest sens, żebym przechodził na A7 III, jakiekolwiek pełną klatkę? Znaczy ja kupiłem A7 III też dlatego, że robię reportaże i tam niestety w przypadku tego typu zdjęć tam sprzęt naprawdę robi robotę jednak te systemy, które tam ma Sony A7 III to rozdupcają, że tak powiem. Czy w tej fotografii? No nie ma takiego wymogu. Tak, w tej absolutnie nie ma. Znam ludzi, którzy na przykład robią zdjęcia telefonem albo takimi aparatami kupionymi za 20 zł. Mhm. Za 20 zł na Allegro, czy tam na jakimś tam serwisie aukcyjnym w Polsce. Takimi malutkimi. Także... To myślę, że to jest fajna. Dobra wiadomość dla wszystkich początkujących fotografów. Tak, tak. I tak naprawdę też nie ma jakby co patrzeć na to, co powiedziałem wcześniej odnośnie tych gadżetów, że trzeba mieć ich dużo, czy jakieś takie nie wiadomo jakie cuda. Tak naprawdę wystarczy choćby nawet zwykły telefon, który ma aplikację do malowania światłem na przykład, tylko nie pamiętam już ich nazw, ale potrafi na przykład wyświetlać cały ekran na kolor czerwony, na niebieski i możemy tak oświetlać sobie jakieś obiekty, możemy sobie na przykład narysować jakiś obrazek, czy powiedzmy taką linię kolorową i sobie tym malować i używać telefonu jako obiektu do malowania świata. Mhm. No dobra, no to tak fajnie wszedłeś na ten temat sprzętu oświetleniowego do malowania światłem. To powiedzmy twoje początki, jeśli chodzi o pierwsze zdjęcia. Mhm. Jakiego sprzętu użyłeś do takiej pierwszej sesji? Pamiętasz tę sesję? Tak, ogólnie pierwsze moje zdjęcie malowane światłem to było zdjęcie mojego brata, jak zwijamy lampki świąteczne, tak, i on trzyma te lampki w ręce, a moja siostra ciągnie, tak właśnie powstało to zdjęcie. Aha. Jeśli możemy przejść do tego motywu, to zdjęcie powstało właśnie, to zdjęcie powstało inspirowane właśnie tym zdjęciem brata, to są lampki świąteczne. Znaczy, takie, to są lampki świąteczne? Tak, to znaczy są to takie fairy lights, te takie na druciku, lampki na druciku. Tak, one kosztują około 20 zł. Ciągnięte po gitarze. Tutaj to prawda akustycznej, ale no. A jaki tutaj był czas naświetlania? Nie wiem. Większość zdjęć, jakby te zdjęcia nie powstają na podstawie jakiegoś konkretnego czasu naświetlania. Jakby otwieram i zamykam migawkę wtedy, kiedy potrzebuję. Mhm. W ten sposób. To chyba były 2-3 sekundy bodajże. To jeszcze chyba robiłem tak, że ustawiłem sobie na 2 sekundy. Obecnie używam wyzwalaczy, gdzie otwieram i zamykam migawkę na czasie bulb, czyli no. Otwieram migawkę jednym wciśnięciem, zamykam drugim. Mhm. I nie ma znaczenia, czy robię na takim czasie, czy na innym. Na przykład w studio to absolutnie nie ma znaczenia. Znaczenie jest na przykład w plenerze. Wtedy w plenerze, bo wtedy już musimy się dostosować do warunków panujących w outside. Jasne, czyli na przykładzie tego jednego z tych twoich pierwszych zdjęć, tak. Ciemne pomieszczenie, to było ciemne pomieszczenie, czy przez to, że ustawienie aparatu wyciemniło pomieszczenie? Tak, to było ciemne pomieszczenie, to była ogólnie ławka do ćwiczenia. Tak, nawet pamiętam wtedy nie położyłem żadnego materiału na nią, ona po prostu była tak, tutaj był napis producenta, który musiałem niestety potem usunąć. I co, jeśli chodzi o to zdjęcie, to jest jeden strzał, to nie jest kompozyt. Można takie zdjęcie robić kompozytem. Skoro mamy aparat na statywie, możemy sobie zrobić na przykład 15 różnych kadrów, oświetlić powiedzmy gryf, oświetlić wnętrze gitary, kontury i sobie to potem skleić w Photoshopie bardzo, bardzo prosto. To jest jedno zdjęcie. To zdjęcie trwało, tworzenie tego zdjęcia trwało 5 dni. 5 dni? Tak, 5 dni. Po pracy przychodziłem, raczej ogólnie rozłożyłem ławeczkę, położyłem gitarę i ciągnąłem drucikami po gitarze. W poniedziałek, potem poszedłem spać, poszedłem do pracy, wróciłem we wtorek, potem w środę i codziennie wyciągałem wnioski z błędów.
Bo zależało mi na tym, żeby zrobić efekt prądu. Efekt, który jak tutaj widzisz. Tak, bo właśnie to mi się podoba, właśnie tak jak powiedziałeś o tej efekciarskości, że tutaj my słyszymy te struny, przez to, że jest takie... Tak, to jest inspirowane ogólnie albumem Metallica, moim ulubionym Ride the Lightning. Mhm. I co? Tutaj na przykład ten cały ten efekt świetlny, właśnie problem był z tym efektem świetlnym, dlatego to trwało 5 dni, bo trzeba było tak pociągnąć lampki, żeby i był efekt ząbków, czyli jakby tak machnąć nimi delikatnie i pociągnąć, żeby był efekt takiego prądu. Dlatego to trwało 5 dni. Ogólnie około 500 podejść było do tego. Tak, bo to pamiętam, to jak publikowałem na grupie, to właśnie patrzyłem, że tam 5 dni, to było od 21 bodajże stycznia do 26 i 500 rawów było. No rozumiem, ale to teraz jak już widzisz to zdjęcie, to chyba musisz być mega dumny z siebie, jak wiesz ile czasu poświęciłeś. Potem zrobiłem podobne, ale już z kompozytu. Zrobiłem każdy osobno i sobie po prostu wybierałem w Photoshopie, który efekt sobie nałożyłem. I tak dla porównania. A co cię bardziej cieszy, tworzenie kompozytów czy takich? Nie, kompozytów praktycznie wcale nie robię. Kompozyty można robić na przykład w takiej sytuacji, jak się chcesz pobawić, albo fotografii samochodów, motorów, wtedy tak. Wtedy sobie oświetlam każdy element osobno i sobie sklejam jako kompozyt. No bo tam się obieg nie ruszy. No nie wyobrażam sobie robienia kompozytów z modelką. No tak. Aczkolwiek miałem w planach, zrobiłem rawy, ale nie ruszałem tego jeszcze do tej pory. Boję się, że raczej by się nie nałożyła postać jeden do jeden. Ale... To dobrze, no to mamy tutaj takie zdjęcie, które zrobiłeś lampkami. Prostymi, takimi choinkowymi bym powiedział. Dokładnie. Ale zakładam, że no, tego zdjęcia nie oświetlałeś, czy tego takimi lampkami. Jakie kolejne rodzaje oświetleń wykorzystywałeś, jakie wykorzystujesz teraz? Kolejne to był mój taki, w sumie jeden z najlepszych mieczy i do tej pory używany. Ten, to jest miecz LED-owy, który zrobiłem, znaczy zrobił mi troszkę bardziej kolega, jakby w współpracy z nim. Ja to projektowałem, ja to naklejałem, mówiłem, jak on mi tylko to lutował i doradzał na przykład, jak to zasilić. Sterowniki do tego sobie tam kupiłem i zrobiliśmy cały taki miecz, który jest sterowany z pilota lub z telefonu za pomocą Wi-Fi lub Bluetooth lub IRD. W ogóle to ten miecz ma różne wersje, bo on ma około chyba sześciu takich taśm świetlnych, bym powiedział. Był tworzony około rok, półtora. Tak, wiesz, takie modyfikacje były. Rozumiem. Była wersja pierwsza, która dawała jeden efekt, potem dokupiłem taśmę, dokupiłem lepszy sterownik, zrobiłem drugi efekt, trzeci, czwarty, piąty, szósty i tak do tej pory tego miecza używam, aczkolwiek ostatnio rzadko, ponieważ mam też profesjonalne narzędzie do tego. Czy tworząc ten miecz, miałeś już jakąś wizję zdjęcia, jakie chcesz stworzyć za pomocą tego miecza, czy najpierw miałeś wizję i pod wizję tworzyłeś miecz? Najpierw zainspirowałem się kimś takim jak Eric Paré. Człowiek, który tworzy zdjęcia też za pomocą malowania światłem, tylko że on używa do tego latarek i takich tub świetlnych, kolorowych często. Pomyślałem, że fajnie byłoby zrobić coś podobnego, aczkolwiek nie chcę kopiować jego stylu jeden do jeden, chcę zrobić coś po swojemu. Skoro on używa latarek, ja użyję LEDów. Skoro on używa z dyfuzorami, znaczy jakby jego światło jest proste, nieprzerwane. Ja pomyślałem, że nie będę robił dyfuzji, bo mi się bardziej podoba taki efekt, jest inny po prostu. A nie widziałem w ogóle, przez cały internet nie znalazłem takiego zdjęcia wtedy. Znaczy teraz pewnie znalazł, pewnie były jakieś, ale to wiesz, to są tak niszowe jakby grupy. Dlatego pomyślałem, że sobie zrobię taki miecz z LEDów. I wiedząc już na przykład, jak miecz będzie świecił, bo jakby te zdjęcia się zaczynają bardziej od efektu, a dopiero potem od tego, co można z tym zrobić. W sensie wiem na przykład, jaki efekt osiągnę, nie wiem, biciem świetnym albo mieczem i próbuję do tego dobrać jakąś pozę, jakiś motyw. To nie jest tak, że mam, nie wiem, pozę, a potem sobie myślę, jak to oświetlić. To jest w drugą stronę raczej. Raczej mam światło, a dopiero potem dobieram do tego pozę. Jasne, rozumiem. No to dobrze, no to dalej jak wyglądała twoja droga, bo wiem, że przygotowałeś jeszcze kilka zdjęć. Tak, jeszcze ja bym wrócił do tego. Jasne. To zdjęcie też powstało dlatego, że kiedyś szukałem zdjęcia właśnie w tym stylu. Właśnie podoba mi się jakby sam tytuł Ride the Lightning. I szukam takiego zdjęcia, żeby sobie gdzieś na tapetę ustawić właśnie gitary, po której by prąd leciał. I tak szukam, wiesz, szukam na necie, szukam. No nie ma nic takiego. No stworzę sam. Myślałem, dobra, zrobię sam. No i tak właśnie to powstało. Także to było taki...
Tak. Zdjęcie, które właśnie może być niedocenione przez osoby, które nie wiedzą, ile czasu na to trzeba poświęcić. Tak, niestety. A też właśnie osoby, które nie wiedzą, mogą pomyśleć, że to Photoshop. Tak. Ostatnio nawet na jakiejś grupie ktoś robił podobne zdjęcie i oznaczył mnie. Wspominał, że inspirowany tym zdjęciem, a to zdjęcie było publikowane na grupach fotograficznych około 2 lat temu. Więc... Czyli ty zainspirowany Erikiem, teraz ty inspirujesz innych takiego, ludzi. No. To akurat nie było Erikiem inspirowany, ale ogólnie właśnie takim tematem drugiej ekspozycji. Czyli twoje początki takiego malowania światem nie były ogólnie wzięte od Erika? Nie. Właśnie Erika poznałem z Instagrama, jak zacząłem lubić zdjęcia z hashtagiem Light Painting. Mój Instagram bardzo fajnie pokazuje jakby artystów, którzy jakby... To jest fajne w Instagramie. To, że jak lubisz jakieś konkretne hashtagi, on ci gdzieś tam podrzuci nawet reklamę kogoś, kto się tym zajmuje i to robi fajnie. Tak właśnie poznałem Erika Parę, w ogóle przypadkiem, po prostu jako reklama na Instagramie. Tak samo na przykład poznałem Jake'a Hicksa, też jako reklama na Instagramie, jeszcze zanim o nim się w ogóle dowiedziałem. Także. A dużo masz takich fotografów, którzy ciebie nadal inspirują, czy raczej już twoje pomysły na zdjęcia rodzą się same w twojej głowie? Mam manekina, na którym ćwiczę z gadżety i tam często dużo pomysłów sam gdzieś wymyślam. Czasami jest tak, że na przykład gdzieś przypadkiem coś zrobię, jakiś dziwny ruch i to potem mi się spodoba i coś z tego tworzę. A jeśli chodzi o takich twórców, którzy mnie inspirują, Erik Parę, owszem, aczkolwiek już troszeczkę mniej. Już nie ma takiej fascynacji tym wszystkim. Jake Hicks również, aczkolwiek też nie mam jakby takiego jakby... pociągu do kopiowania kogoś. Nie mam czegoś takiego, że zobaczę czyjąś pracę i powiem sobie wow. Raczej to jest kwestia taka, że na przykład jestem na jakichś grupach fotograficznych z malowania światłem i tam na przykład często ludzie jakieś fajne efekty tworzą i to mnie na przykład zainspiruje. Tak jest najczęściej, myślę. Bo to są takie specyficzne grupy, gdzie ludzie raczej biorą jakiś gadżet i się nim bawią, coś nim tam tworzą, coś tam takiego robią. I potem ja sobie znajdę na przykład takie zdjęcie, zobaczę, że o, ciekawe efekt, mógłbym na przykład zrobić coś innego podobnym gadżetem. No i tak właśnie to się tworzy. Ale inspiracji tak naprawdę szukam właściwie na grupach foto, gdzie coś zobaczę, albo no, w różnych miejscach. Nie jestem raczej z tej takiej starej szkoły, która by się wzorowała na malarstwie czy coś takiego. Rozumiem. A powiedz mi, Darek, czy użycie tego miecza jeszcze zastosowałeś na jakichś zdjęciach, które tutaj mamy, które możemy... Tak, to jest dosyć popularny u mnie efekt. Tutaj kolejne zdjęcie, to jest właściwie z tej samej sesji, co to niebieskie. Tutaj była taka sesja w stylu czerwonym, niebieskim i żółtym. A to jest zupełnie inaczej, ja bym nie powiedział, że to jest ta sama lampa. Tak, to jest ta sama lampa, ta sama sesja, to samo miejsce, ta sama modelka. Różnica pomiędzy tymi zdjęciami jest taka, że tutaj przełączyłem miecz na kolor niebieski, tutaj był na kolor żółty. Ale tu masz taką przerywaną linię, tutaj nie. Tak, to jest inny ruch. Wiesz, mieczem można machać w różny sposób. To w jaki sposób machałeś tutaj, a jak tutaj? Tutaj był pionowo, tu był poziomo. Tak w skrócie. Tutaj obszedłem osobę wokoło, tutaj stałem za nią i tak... Aha, czy tutaj bardziej tak... Jezus, no to... Tak, to chyba trzeba zobaczyć. Stroboskopy. Te miecze mają tryb stroboskopowy. One mają tam różne animacje i tak dalej, także to jest... Aha, no tak. Dlatego właśnie są takie sterowniki specjalne, kupuję i tutaj był ciągły, tu był stroboskopowy. Rozumiem. Dla mnie to zdjęcie do tej pory, mimo że powstało około 2 lata temu, o ile się nie mylę, jest idealnym ułożeniem pozy do tego typu fotografii. Widziałem wiele różnych zdjęć, gdzie były zdjęcia sensualne, gdzie osoby leżały i tak dalej. I według mnie to, przynajmniej tak moim skromnym zdaniem, jest takie najlepsze, w sensie najlepsze ułożenie pozy. Ręce są wygięte, nie są prosto, nogi są idealnie ułożone pod odpowiednim kątem. No, sylwetka, modelka też stoi na głowie tak naprawdę, nie na plecach, jak to by mogło sobie zauważyć. Plecy w ogóle nie dotykają podłogi. Tak, dokładnie. I według mnie no, przy masie takich póz sylwetkowych, to było jedno z pierwszych, którą zrobiłem i od razu było taką najlepszą. Także już jak teraz na przykład robię, to już nie wygląda też tak super, bo nie chcę tego powtarzać wiecznie. A wiesz, no i to myślę, że lepsze niż to, nie wiem, czy mi się uda znaleźć. No. A ta poza była przez ciebie przemyślana, czy to modelka zaproponowała, czy razem to jak było? To było wspólnie robione przede wszystkim. Wiedziałem na przykład, jak ustawić jej nogi, jak ustawić mniej więcej sylwetkę, ale ona powiedzmy dograła tą rękę. To jest tak, że na sesji po prostu musisz siedzieć i widzieć, jak osoba się wygina. I umieć, powiedzmy, pokazać tak rękę, wiesz, przekazać jakoś to.
I dopiero jak już to zrobisz, wtedy możemy malować. To zdjęcie powstało, trwało 3 sekundy, naświetlanie tego zdjęcia. Mhm. Ono musiało w tej pozie wystać 3 sekundy, ale mówimy to tylko i wyłącznie o samym rejestrowaniu zdjęcia. Mhm. Do tego dochodzi 2 sekundy opóźnienia ekspozycji, ponieważ fotografowałem lustrzanką. W lustrzankach niestety jest ten problem, że jest lustro, które powoduje drgania, mhm. więc dobrze jest wyłączyć sobie po prostu, znaczy włączyć sobie opóźnienie ekspozycji. Czyli lustro się podniesie, odczeka 2 sekundy dla przykładu i zrobi zdjęcie bez drgnięcia. Mhm. Bo gdybym robił to normalnie z lustrem, mogłoby być troszeczkę poruszone. No nie robiłem testów, jak to wygląda, ale boję się po prostu, że mogłoby po prostu gdzieś tam drgnąć. I raczej jestem pewien, że nie byłoby takiej ostrej jakości. I czyli mamy 3 sekundy plus 2, czyli 5. Mhm. Do tego dochodzi nam ogólnie omówienie pozy przed samym zdjęciem. No i powiedzmy tak pół sekundy do sekundy, jak modelka jakby zareaguje na to, że zamknąłem migawkę. Jasne. Czyli mam około powiedzmy 7-8 sekund w takiej pozie. To powiedzmy, jak modelki dają radę to zrobić? To akurat jest poza, no, naprawdę bardzo ciężka, bo tutaj dochodzi też nawet podniesienie tak pięt do góry, napięcie łydek może się skończyć skurczem. Już nie mówię o tym, że modelka na głowie tak naprawdę się opiera. To trzeba pytać Karolinę, jak ona dała radę. To dla pozdrawiamy mnie Karolinę. Mistrzostwo się, tak, pozdrawiamy Karolinę. To jest dziewczyna, z którą najwięcej sesji zrobiłem do tej pory. To jest taka modelka, z którą często właśnie tworzymy takie ciekawe zdjęcia. Mhm. To też jest kwestia tego, że nawet minimalne ruszenie się, nawet, no, czy też tak. No, człowiek oddycha, jak brzuch się ruszy, to też masz już delikatne Dokładnie. Rozmycie. I dodaj do tego na przykład kolor, bo nie wiem, czy wiesz, ale różne barwy światła mają różną wartość lumenów. Mhm. Na przykład jak widzisz tutaj na tym zdjęciu, niebieski jest bardzo ciemnym kolorem, żółty jest bardzo jasnym. Tak. Im jaśniej, tym łatwiej złapać drganie. Mhm. Tutaj nie było żadnej lampy. Ogólnie jeśli chodzi o kolory, to zielony jest bardzo jasnym kolorem, to akurat mamy z tych RGB, to zielony jest najjaśniejszy. Mhm. Tutaj jest nie taki... ma żadnego ruszenia, tak. To wszystko jest idealne. A to jest kolor żółty, praktycznie biały. Wyobraź sobie, że tutaj naprawdę trzeba było być w tak absolutnym bezruchu, że do tej pory nie wiem, jak to zdjęcie powstało, naprawdę. Ja tak, wiesz co, moje pierwsze wrażenie, znaczy mówisz, to zdjęcie wygląda tak, jak chciałeś, żeby wyglądało. Tak. Taki był plan, taki jest efekt, znaczy finał jest taki, jaki był zamysł. Ja gdybym nie wiedział, jak to zrobić, to bym powiedział, że albo to jakaś podświetlona firanka była z tyłu i że skopany jest balans bieli. No tak może to wyglądać. No. Tak może to wyglądać, ale... To nie jest skopane balans bieli, bo świeciłeś też światłem żółtym specjalnie, więc tak ma być. Dokładnie. Tutaj też moim zdaniem kłania się to, że jak przykładowo wrzucasz gdzieś na takie zdjęcia na grupę, warto napisać, dlaczego to zdjęcie wygląda tak, a nie inaczej. Bo patrząc tokiem rozumowania wielu użytkowników takich grup, to napisze ci do dupy. Zły balans bieli. No właśnie, balans bieli. Jakaś firanka taka krzywa, jeszcze w ogóle jakaś potargana. No właśnie, czemu to tak jest nierównomierne, prawda? A ludzie nie wiedzą, ile to czasu kosztuje tak naprawdę. No, dokładnie. I poświęcenia też modelki. Nawet zdarzało mi się sytuację, że opowiadałem o tym, jak robiłem zdjęcie, ale niestety nie pojawiło się żadne inne, zresztą kolejne takim będzie, gdzie nikt tego nie zrobił, bo chyba każdy uznał, że to jednak jest zbyt skomplikowane. No i to naprawdę to nie jest tak łatwo zrobić, żeby osoba się nie ruszała. Nam się wydaje, że się nie ruszamy. Nam się wydaje, że możemy się bawić w Baba Jaga patrzy i albo Squid Game. To jest właściwie sesja w stylu Squid Game. I nam się wydaje, że się nie ruszamy, a tak naprawdę ciało drga. Mhm. Jeśli siedzimy, stoimy, ciało drga, głowa drga i każdy ruch, nawet ruch brwi jest rejestrowany przez aparat. To zawsze to staram się ludziom wytłumaczyć, ciężko jest mi to zawsze przekazać, że bezruch to taki absolutny bezruch, gdzie trzeba na oddech zatrzymać, nie spinać mięśni i nie drgać, po prostu być naprawdę bez ruchu. No tak, to tak naprawdę im bardziej skomplikowany efekt, też więcej czasu musisz poświęcić na wykreowanie tego zdjęcia, a to jest sekunda, robi olbrzymią robotę. No tak, skomplikowane, tak dokładnie i na przykład nie jestem w stanie powtórzyć żadnego zdjęcia. Nie jestem w stanie zrobić takiego samego ruchu, no chyba żeby był bardzo prosty, typu nie wiem, kółko, to tak, ale na przykład takiego efektu no nie zrobię identycznego, absolutnie to. Mogę zrobić podobny. To jest właśnie też ciekawe w tego typu fotografii, że jest ona bardzo jakby unikatowa. Każdy ruch światła jest... zgubiłem słowo. Niepowtarzalny? Nie. Tak, dokładnie. To na i. To na i. Niepowtarzalny.
No i nie jesteś w stanie zrobić dwóch takich samych zdjęć. No tak. A powiedz mi, co by było w sytuacji, kiedy faktycznie no, zrobiłeś idealną pozę, idealne oświetlenie, idealne kolory, wszystko jest idealne, ale widzisz, że zdjęcie jest minimalnie poruszone. Powtarzasz, męczysz modelkę dalej? Czy... Raczej męczę dalej. Mhm. Na grupach fotograficznych takich w temacie malowania światłem często jest tak, że ludzie publikują takie zdjęcia. Nie ma tam problemu. W ogóle wiele osób, jeśli chodzi o malowanie światłem, publikuje nieostre zdjęcia. Mhm. Nie jest to tam, myślę, jakimś tam problemem. Gdyby to było grupy fotograficzne typowo, to byłaby wojna o to. Mhm. Ale w temacie malowania światłem dużo osób właśnie publikuje zdjęcia nieostre, ponieważ zdają sobie sprawę z tego, jak bardzo jest jak ciężko jest złapać ostrość zdjęcie. Mhm. Tak. Ostrość. To jest naprawdę bardzo, bardzo ciężkie, zwłaszcza przy 3, 4, 5, 7 sekundach. Także jeśli o mnie chodzi, to nie wiem, czy to jest szczęście, czy to są modelki, które naprawdę świetnie, świetnie pozują, ale też tych zdjęć robię bardzo dużo. Taka sesja to z reguły 500 zdjęć. 500 zdjęć? Łącznie, nie liczmy takich identycznych, ale ogólnie z takim leżeniem, no tak około 200 co najmniej, 250 co najmniej zdjęć, żeby można było wybrać 3, 4, 5 ostrych. A jak długo taka sesja tak w takim razie trwa u ciebie? Oj, różnie. Samo ustawienie aparatu, ustawienie ostrości statywów, nadajników, lamp czasem, jak używam lampy, to tak około pół godziny do godziny, myślę. Mhm. Samo ustawienie plus czas trwania sesji. No wiesz, no tutaj... To nie jest sesja, gdzie robimy zdjęcia seriami, na przykład sesja sensualna, gdzie możemy sobie cykać no tak. ile chcemy i łapać na przykład to spojrzenie modelki. Tutaj jest tak, że robię zdjęcie, sprawdzam jak wygląda. Teraz się wycwaniłem i mam na przykład podłączony telefon do aparatu na osobnym statywie stojący obok modelki. I na przykład nie muszę biegać do aparatu, aczkolwiek przy mojej obecnej wadze przydałoby się troszkę pobiegać. I co? I mam po prostu podłączony na przykład telefon na statywie i widzimy po prostu podgląd zdjęcia, jak powstało, bez biegania. Bo czasami odległości na przykład do aparatu są od 2 metrów, czy tam 3 do 15, czy tam do 20. Mhm. Także czasami na przykład, tak jak modelka, powiedzmy, modelkom zawsze jest zimno u mnie na sesjach, zwłaszcza jak robimy w plenerze, no bo one stoją w bezruchu. Ja z kolei mi zawsze jest gorąco, ponieważ ja biegam. No tak. Czy to od modelki do aparatu i tak wiesz, w kółko, czy z mieczem choćby nawet. Także jest takie przeciwieństwo, że im jest zawsze zimno, mnie jest zawsze gorąco. No. Czyli jest wiele, wiele minusów takich sesji, ale efekt jest tak. taki, że cieszy. Co jest według ciebie największym takim ograniczeniem? W tego typu zdjęciach ten bezruch właśnie. To, że robiąc zdjęcia malowane światłem, musimy się liczyć z tym, że 90% zdjęć będzie nieostrych. Mhm. Absolutnie. Liczmy się z tym, że 90% zdjęć pójdzie do kosza przez to, że będzie nieostre. Jeśli jesteśmy takim perfekcjonistą, no niestety jestem perfekcjonistą w tym temacie, to 90% zdjęć leci do kosza przez to, że jest poruszony, mimo że są na przykład świetne. Mhm. Zdarzały się na przykład sesje, gdzie było lekko poruszone zdjęcie i byłem w stanie to na przykład w Photoshopie skorygować. Na przykład wyszła mi taka linia na twarzy, którą mogłem usunąć bardzo, bardzo prosto. Ale z reguły to właśnie to jest ograniczenie, że jednak trzeba się nabiegać, namęczyć. Drugie to jest to, że jesteśmy ograniczeni do konkretnych, powiedzmy, póz. Nie mamy możliwości zamrożenia, powiedzmy, ruchu włosów, aczkolwiek nad tym teraz pracuję też. Problem jest taki, że musimy robić pozy, gdzie osoba siedzi, leży, stoi, nie może podskoczyć. Nie możemy robić żadnej dynamiki, nie możemy zrobić czegoś, gdzie osoba stoi na jednej nodze. To, chociaż może kiedyś spróbuję. No to chyba z manekinem prędzej. Znaczy manekinem, tak. Ale ma dwie nogi, to nie wiem, jakoś to... Ograniczeniem właśnie jest to, że to jest bezruch, że nie możemy robić takich rzeczy kreatywnych z wyskokami, z takimi rzeczami. I drugie też takie, czy tam trzecie ograniczenie jest takie, że ciężko jest złapać emocje. Mhm. Niestety, ale robiąc zdjęcia, powiedzmy, seriami, nie ma tego flow z modelką. Rozumiem. Nie ma czegoś takiego, że modelka sobie pozuje, jakby zaczyna grać, a my łapiemy te momenty, które chcemy łapać, to spojrzenie tak. i tak dalej. Tutaj tego nie ma. Absolutnie myślę, że bardzo ciężko jest to zrobić. Nie wiem, czy w ogóle jest to tak aż tak bardzo możliwe. Bez na przykład użycia lamp to jest absolutnie niemożliwe, bo nie wyobrażam sobie modelki, która przez 5 sekund się uśmiecha naturalnie. Mhm. To no tak. nie wygląda naturalnie przede wszystkim. Ale tutaj no, na tych zdjęciach emocje wyglądają bardzo dobrze, więc też... Emocje to znaczy. Tutaj na przykład nie wiem, czy są emocje.
Może takie naturalne, wiesz, emocje, może nie do końca jest łatwo je wydobyć, tak, ale takie... ugrane, jeśli modelka faktycznie potrafi zagrać i utrzymać, to no, na przykładzie tutaj, czy no tutaj to zdjęcie też jest sztos. Tutaj też bardzo ładna delikatność. Nawet tutaj myślę, że tutaj chyba nawet się... ten pan tutaj dobrze wyszedł. Tak, ten pan Tomasz. Pan Tomasz, pozdrawiam pana Tomasza. Tomka. Tomka. No to dobrze to wygląda, w sensie albo masz dobre modelki, które potrafią dłużej zagrać, bo wyłapanie takich unikalnych, krótkich, no albo to... Albo ludzie, wiesz, już ludzie po prostu na takiej sesji myślą sobie, kurczę, no już wycisnę z siebie te emocje, żebyś mi dał spokój, żebyś było to ostre zdjęcie, żebyś mógł iść do domu. Mhm. Tak. A to powiedz mi, jak było ci ciężko rozpocząć taki rodzaj fotografii właśnie z modelką? Czy nawet teraz, już z pewnym doświadczeniem, masz problem ze znalezieniem modelek do zdjęć, czy na przykład jest tak, że te dziewczyny tak podoba im się ten efekt, że chcą te zdjęcia? No nie, jeśli chodzi o malowane, to ja mam tam taką listę osób, które chciałbym sfotografować, które chciałyby u mnie wystąpić na zdjęciach, że jeśli miałbym, pomijając zaległości, które mam w sesjach, jeszcze masę zdjęć do oddania, to gdybym tak policzył osoby, które są chętne na takie zdjęcia, to bym chyba 3 lata robił na stopę te sesje. Naprawdę no to jest fajnie. Jest po prostu... że tak powiem, rzeźnia, jeśli chodzi o to. Bo to są zdjęcia, które myślę fajnie się prezentują gdzieś tam jako obrazy. To też miałem okazję wydrukować i naprawdę fajnie to wyszło. No to mi się niesamowicie zdjęcie podoba. Mhm. Mega efekt i też, znaczy super poza, super mimika, bardzo ładny efekt światła, ładne kolory też fajnie też na podstawie koła kolorów to ze sobą pasuje. I no ciekawi mnie na przykład, no tutaj nie wierzę, że to jest zrobione tylko... Nie, tu musiałeś mieszać światło, prawda? Czy tak, nie? Tutaj było światło lampy błyskowej plus bicz. No właśnie, i to mnie ciekawi, no bo mamy twarz oświetlona jest światłem z lampy błyskowej, mówisz, tak. Prawda? Więc jak zrobiłeś to, że lampa błyska, no, a jednocześnie machasz mieczem, jak skoro to potrzeba więcej czasu? No, lampa błyska przez jakiś ułamek sekundy, tak? No to właśnie. Światło na matrycy rejestruje się przede wszystkim światło. Jeśli jest w pokoju ciemno, to... No to nie... było ciemno w pokoju. Tutaj inaczej. Na moich sesjach ja pracuję w całkowitej ciemności. Często się gdzieś tam potykam o statywy. No wywracam na szczęście nie, ale pracuję w ciemności. I ruch tego światła był zarejestrowany w ciemności, a błysk był tylko chwilowy. Także dlatego ta osoba wyszła ostra i to światło się zarejestrowało, ponieważ był ruch w ciemności, i plus błysk, który był bardzo krótki. I też tutaj na przykład bardzo ważną rzeczą na tym zdjęciu było to, żeby jakby jedno światło nie wchodziło na drugie. Mhm. Jak tutaj zobaczę, troszeczkę jest na oczach, na nosie światła, przez to, że tutaj tak zakręciłem. Ale ogólnie, jeśli jesteśmy w stanie... Ale dobrze to wygląda. No myślę, że to fajnie. Taki troszeczkę Rembrandt, nie? No dokładnie. Dlatego właśnie też dobrze jest umieć fotografować, jakby znać się na podstawach oświetlenia takiego fotograficznego. Nie tylko malowanie światłem, ponieważ jakby to zabrzmi trochę może gdzieś tam jakoś jako reklama, ale moim jakby taką zaletą jest to, że łączę fotografię z malowaniem światłem. To nie jest tak, że tylko maluję światłem, ale też jakby rozwijam się fotograficznie. Mhm. Łączę te dwie dziedziny fotografii, które są jakby od siebie tam połączone ze sobą, wiadomo. Mhm. Jednak znając powiedzmy podstawy fotografii studyjnej, jestem w stanie zrobić do tego jakieś efekty. Mhm. Rozumiem. Czyli tutaj wyglądało to w ten sposób, że włączyłeś robienie otworzyłeś migawkę, machałeś mieczem. Biczem? Biczem, tak, biciem. I sam błysk lampy był ustawiony z jakimś opóźnieniem? Jak tak, to? No na przykład na drugą kurtynę. Aha. Bo tak czasem jest mi wygodnie. No ciekawe, i ten efekt tutaj jest tak, tutaj panem jest Tomkiem, ten tak? Sam efekt, tak. Czyli tak samo to wyglądało. Dokładnie, tak samo było na przykład na tym zdjęciu. Tutaj też właśnie widać dość mocny błysk. To prawda, to było robione Nikonem jeszcze, to była ostatnia moja sesja z Nikonem z malowaniem światłem, ponieważ do Sony nie miałem jeszcze kabelka do wyzwalacza. Mhm. Miałem wszystko, miałem wyzwalać piloty, lampy, ale nie miałem kabelka za 6 zł. Minimalne ograniczenia sprzętowe. Bo jeszcze nie przyszedł, więc musiałem niestety kombinować i to było wyciągane z Nikona. Mhm, rozumiem. Czyli teraz tak naprawdę to jeszcze odnośnie sprzętu, który potrzebujemy, to statyw na pewno? Tak, statyw jest podstawowy, podstawą to jest statyw. Druga rzecz, bo wiele osób mnie pyta, kto ci robi te zdjęcia, w sensie, gdzie ty jesteś? O, jak to zdjęcie się powstaje? Ja mówię, no ja jestem za modelką. No to kto robi zdjęcia?
No jak to kto? No aparat. Ale to ktoś musi być za aparatem. No nie, no masz piloty na przykład. Tak. Piloty do wyzwalania, czy to na IRD, czy radiowe. I właśnie tak to wygląda. Żeby malować światłem, potrzeba mieć po prostu tylko statyw. Na upartego można, nie wiem, użyć książek. Mm-hmm. No pewnie, że tak. Się, ktoś się przeczytało, ile się ktoś nie boi, że przewróci aparat. Mm-hmm. I coś, co świeci. No. Czy to może to być telefon, może to być jakaś lampka, cokolwiek tak naprawdę. Jasne. Może to być jakiś kabel. Często jest tak, że znajdę jakiś efekt, znaczy jakiś taki przedmiot, który świeci. Mm-hmm. I zbieram to i świecę na przykład. To musisz mieć straszną graciarnię w domu. Tak, tak, tak. I nawet teraz na przykład jak robię takie jakby miecieki z latarek, mm-hmm. to używam butelek po różnych napojach kolorowych. I to tak samo świeci. Trzeba mieć pomysłowość. Jest to wesoło, jest to takie. Ja jeszcze, bo wiem, że mamy tam zdjęcie, o którym będziemy rozmawiać o butelkach, ale jeszcze podpytam odnośnie realizacji tego zdjęcia, bo tutaj, jeśli się nie mylę, mamy też makijaż, który też jest specjalnie w kolorystyce tego. Tak, tak, dokładnie. Cała ta sesja była robiona, tutaj mamy Katarzynę Paciećko. Mhm. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy Katarzynę. To była sesja z Kate Bazylewicz. One są przyjaciółkami. To była taka sesja. Tak, też pozdrawiamy. I to była taka sesja, gdzie wymyśliłem taki motyw zrobienia dwóch przeciwieństw, czyli jakby królowa lodu i królowa, nie wiem, ognia. Mhm. Taki wiesz, kolor niebieski i czerwony, gdzie były dziewczyny. Jedna miała stylizację czerwoną, druga stylizację niebieską. To jest makijaż robiony przez Dominikę Jędrysik. Pozdrawiamy. Tak, pozdrawiamy. W ogóle wszystkich tu pozdrawiamy. Dokładnie, wszystkich pozdrawiam. Pozdrawiam, Michale. Pozdrawiam. Tak, i to była właśnie taka sesja, gdzie robiłem zdjęcia dwóm osobom. Nawet, mhm. nawet było zdjęcie dwóch dziewczyn na raz, aczkolwiek no, tam niestety milionu nie wyszło. No to ciężej zdecydowanie pewnie też, nie? No to wtedy to pamiętam chyba coś z głębią ostrości poleciałem. Aha. Na 2.8 wjechałem i to nie był dobry pomysł. A właśnie, no jakie... Dobrze, przejdźmy do tego sprzętu. Jak technicznie ustawić aparat? Zablokować ustawić. Ostrość przede wszystkim. Aparat będzie szukał ostrości po ciemku i nic nie znajdzie. Mhm, także podstawą jest to, żeby sobie złapać ostrość na obiekcie, zablokować autofokus. Czyli najpierw musisz poświecić czymś na modelkę, tak, żeby tak, aparat zobaczył? Tak. Albo na przykład w Nikonie to było kłopotliwe, bo ponieważ jak już miałem na przykład parametry do malowania typu ISO 100, czas jakiś tam ustawiony, to żeby ustawić ostrość musiałem wchodzić na jakieś wyższe ISO, świecić mhm. po modelce, bo tam na przykład czasem było tak, że nie miałem czym za bardzo świecić, albo gdzieś tam powiedzmy to nie dawało za dużo światła. I to było takie, wiesz, kręcenie aparatem, inne parametry, ustawienie ostrości, blokowanie i kręcenie w drugą stronę. Rozumiem. Teraz mając Sony mogę sobie na przykład przypisać guzik, który mam do łapania ostrości i mimo, że mam powiedzmy, to jest bardzo wygodne, naprawdę mega wygodne, gdzie używam tylko przycisku na obiektywie. Mam ustawiony aparat już do malowania, mam swoje tam powiedzmy profile ustawione, takie profile w sensie ustawienia aparatu, mhm. gdzie ustawiam go tylko przed modelką, wciskam guzik, łapię ostrość, mimo że jest manualna. Mhm. Na chwilę przełączę się właśnie w ten tryb, który ja sobie zdefiniowałem pod guzikiem. To jest bardzo fajna opcja w Sony, to wciskanie, jakby przypisywanie trybu aparatu pod guzik, wciskam go tylko na chwilkę, mimo że on służy do reportażu oczywiście, no to jest tak się złożyło. Mhm. Wciskam go na chwilkę, łapię ostrość i puszczam. I tak naprawdę wiesz, z parametrów typu ISO 100 F8 wchodzę na F5.6 i ISO auto. Mhm. I sobie aparat łapie ostrość, wykrywa twarz, wszystko. I mam o tyle wygodniej. Rozumiem. A użycie niskich przysłon tutaj jest niezbyt dobrym rozwiązaniem. Nie. To jest bardzo ryzykowne, zwłaszcza na pełnej klatce. Mhm. Jeśli chodzi o sprzęt, właśnie problemem może być, jak już mamy pełną klatkę i mamy tą małą głębię ostrości. Im mniejsza matryca, tym łatwiej będzie malować światłem. Tym więcej mamy przestrzeni dla modelki. No to ciekawe podejście. Nawet nie wiedziałem, że tak trzeba, jest. Trzeba wiedzieć, jak się rozkłada na przykład głębia ostrości, że głębia ostrości, jak łapiemy jakiś dany obiekt, to ten obiekt jest w 1/3 tej głębi ostrości. Nie w środku, tylko w 1/3. Mhm. Że przed obiektem mamy jedną część, a dwie części za obiektem tej całej głębi. To jest takie, mhm. to jest takie dziwne zachowanie, no ale tak działa optyka. Tak, i musimy jakby przed zdjęciem musimy wiedzieć, ile przestrzeni potrzebujemy na zdjęciu. To nie są zdjęcia takie typowo portretowe, gdzie powiedzmy schodzimy. Mamy 1.8, robimy 1.8. Mamy 1.2, robimy 1.2. Nie, to nie jest tego typu fotografia. Czyli tutaj taka średnio przesłona tak koło 8, 5.6 tak. Domyślnie mam 5.6 na pełnej klatce, aczkolwiek to jest mało, mhm. ale z reguły to było 5.6 na przykład na Nikonie, czyli
nie wiem, na Sony, na pełnej klatce, bo to było 8 chyba też, nie jestem pewien, ale gdzieś tam chyba. I ISO zawsze 100 masz, tak? Tak, zazwyczaj tak. No chyba, że mamy jakiś obiekt, który słabo świeci, to trzeba wtedy podbijać. No i czas to już też zależny jest czas od efektu. Czas też zależy dokładnie od efektu. Rozumiem. Chwilowa przerwa. Jeśli odcinek wam się podoba, to dzisiaj dla Darka zbieramy łapki w górę. Do tego kubeczka. No dobrze, to przejdźmy do kolejnych zdjęć, które kolejne przygotowałeś. Zdjęcie, jest to kolejne zdjęcie z grupy fotograficznej. To on, ja je nazwałem bodajże niewolnica fotografa lub w świetle zmysłów, coś takiego. Odważnie. Nawet nie pamiętam. Tak, dosyć. Tak, tak. No, ludzie pisali, że chcieliby taką niewolnicę. Świntuchy. A ty robisz, ludzie chcą to robić. To zdjęcie jest przykładem zdjęcia, które miało w ogóle nie powstać. Przede wszystkim. Ponieważ cała ta sesja była robiona tak samo z tym mieczem świetlnym. To była sesja u Weroniki w domu. Ona ogólnie ćwiczy pole dance. Tak, tak, ćwiczy na rurce. I robiliśmy sesję z mieczami i pole dance ogólnie. I na końcu postanowiliśmy, że zrobimy tak. Ona wymyśliła, czy tam znała tę pozę. Po prostu pokazała mi tę pozę. I robiliśmy tę pozę z mieczami. Wiesz, i było spoko, ale gdzieś tam pomyślałem, że można być ciekawie użyć na przykład latarek za 15 zł. To są latarki za 15 zł. I to zdjęcie nie ma tej, to jest sprzęt użyty do oświetlania tego zdjęcia kosztował może 16. Teraz tam podrożały troszeczkę, 17, ale... Inflacja te sprawy. Tak, tak, dokładnie. No. Tych latarek mam obecnie 8, także no. Bo ciekawi mnie też ta poza. Dlaczego taka? Nie wiem, to trzeba Weroniki pytać. Aha, czy to tak, była jej koncepcja? To była jej koncepcja na pozę. Ja po prostu dograłem do tego światło i tak wyszło. To jest zdjęcie robione na podłodze, na parkiecie, jak widać. Tak. W tle widać listwę, tak, którą wszyscy mówili, żebym usunął. I która troszeczkę jakby nie jest w poziomie. Ale to mi tam nie przeszkadza. Ale to były też twoje początki, no tak, nie? Tak, to było takie drugie zdjęcie opublikowane na grupach foto. No tak, ale to niech mi ktoś zrobi na początku swojej fotografii takie zdjęcie. No ja bym się z takiego zdjęcia bardzo cieszył jako początkujący fotograf. Ja się bardzo cieszyłem, tak. To było takie pierwsze zdjęcie, które na grupach foto tak się przebiło, że tak powiem. I się pokazało bardzo ładnie. I to mnie tak troszeczkę napędziło do tego, że jednak można raz, że Nikonem D5300, czyli aparatem za, nie wiem, 2000 zł łącznie z obiektywem, robić fajne zdjęcia. Dwa, że można sprzętem za 15 zł robić te zdjęcia. No dokładnie. Tak, bez żadnego oświetlenia studyjnego, bez niczego. No i trzy, że to może tak wyglądać i się tak powiedzmy pokazywać. Jasne. A powiedz mi, w twoich zdjęciach ogólnie, jak dużo jest postprodukcji? Wiesz co, różnie. Zdjęcia jak są na przykład kolorowe. W tym przypadku tutaj było troszeczkę zabawy z kolorem, ponieważ światło czerwone jest takie chamskie bardzo. Trzeba było ten czerwony troszeczkę stłumić, ponieważ to zdjęcie byłoby mega płaskie. Świecone czerwonym światłem ono by nie wyglądało dobrze. Także w tym przypadku było bodajże nadanie takiego stylu bardziej z pomarańczowego na taki czerwono-różowy, dodanie cieni takich mocniejszych, takie podstawowe. Właściwie to 90% mojej pracy w obróbce to jest praca nad kolorem. To jest tak naprawdę bawienie się suwakami w Lightroomie, żeby to wyglądało fajnie. Obróbki takie typowo fotograficzne, typu, nie wiem, usuwanie skóry. Owszem, jak potrzeba, usuwam na przykład jakieś pryszcze, takie rzeczy. Dodaję teraz od jakiegoś tam roku czy dwóch delikatne konturowanie, czyli dodge and burn. I to tyle, jeśli chodzi o obróbkę w Photoshopie. 90% zdjęć mojej obróbka, 90% obróbki moich zdjęć to jednak ACR lub Lightroom. Właściwie to używam tylko ACR-a, no Lightrooma to mam. Bo właśnie wydaje mi się, że takie zdjęcie jest bardzo efekciarskie już w puszce, prawda? Różnie. Bo czasem właśnie tutaj był przykład taki, że ten czerwony tak się zlał. Takie pomarańczowe, wiesz, to zdjęcie wyszło bardzo takie płaskie w puszce, ponieważ tam były ściany, tam wiesz, no to wyglądało troszkę dziwnie. To trzeba czasem skorygować, bo niestety różne kolory światła też tam troszeczkę różnie się jakby na skórze rejestrują i trzeba z tym kombinować. Jasne. I tutaj też ustawiłeś aparat na statywie, pobiegłeś za modelkę, pomachałeś tak. I tak powstało zdjęcie. A jak to jest, że aparat nie rejestruje w ogóle ciebie? Przez to, że ty jesteś w ruchu, szybko musisz się ruszać, tak? Trzeba być szybkim. Trzeba być szybkim.
No właśnie, jakby sobie stanął i pomachał, to noga gdzieś tam została pewnie. Tak, na przykład. Tutaj akurat byłem w zdaniu schowany. Ja tutaj, wiadomo, tutaj troszeczkę były takie ciemne rzeczy, które musiałem usunąć, takie jakby moje ślady ręki, bo to ściana była biała. Ja byłem ubrany na czarno, także się bardzo świeciłem na tej ścianie. Musiałem to delikatnie w postprodukcji usunąć, takie ślady. Ale jeśli to zrobisz szybko, to zostaną co najwyżej stopy. Tak, zostaną stopy. Czyli ewentualnie tutaj Photoshopa jeszcze trzeba. Dojdziemy do takiego zdjęcia, gdzie były stopy na zdjęciu kiedyś. Rozumiem. Przejdźmy dalej, bo jest zdjęcie, które jest sztosem. Dalej mamy zdjęcie, które miało być odrzutem w ogóle z sesji, które miało iść do kosza. Jak może takie zdjęcie do kosza wyrzucić? Nie wiem. No ja też nie wiem. Jeszcze ta czerni-biel to jest taka idealna. Czerni-biel to była, to już jest obróbka. To zdjęcie było, na pewno. Ta sesja była robiona światłem niebieskim. I też nie była tak kontrastowa, ponieważ tam też były ściany i tak dalej, tam to światło się wszędzie odbijało. Także trzeba było tutaj po prostu kontrastu podbić i to wszystko, jeśli chodzi o obróbkę. No właśnie tak wydaje mi się, że tutaj niebyle trzeba. Jeśli nie masz pracy nad kolorem. Tak, dokładnie. Ale ten efekt tutaj jest. Wiesz, co mi się w tym zdjęciu bardzo podoba, że ciało modelki nie jest do końca widoczne, że to jest taki kontrast, że no, nie widać za dużo, a jednocześnie ten jeszcze to półkole takie. Że jest równe przede wszystkim. Jest równiutkie. No właśnie, powiedzmy, no jak to zrobić, żeby to nie było równe? Nie wiem, no. Jak możesz nie wiedzieć? Ty to zrobiłeś. Nie wiem, no. Przy iluś tam set zdjęciach, no po prostu czasem ci się uda równe oko. Teraz na przykład robiłem sesję z tym motywem i miałem problem. Od roku nie robiłem tego motywu i miałem problem zrobić równe kółko. A tutaj siadło, po prostu siadło. No, ale to Michał, gdzie zabij mnie, nie wiem. Gdzie ty tutaj byłeś? Mówisz, że trzeba być szybki. Za nią. Byłeś za nią? Tak, ja byłem na czarne tło było, tak. No jak wycieraczka w samochodzie. No tak. No to powiedz mi, to dlaczego nie macie w kadrze? Ponieważ byłem ubrany na czarno, a światło świeciło do przodu. Też trzeba brać pod uwagę to, że jakby Eric Parry ma miecze świetlne, które świecą, wiesz, 360 stopni wokoło, bo to są rurki. Tak. A ja mam miecze, które świecą do przodu. Także nie świecą na mnie, ja jestem skitrany gdzieś tam z tyłu. Rozumiem. Tak. I jakby malowanie światłem bardzo dużo uczy tego, jak używać światła, jak ono pada na obiekt, jak tak jak fotografia studyjna uczycie. Plus, malowanie światłem to jest taka właśnie fotografia studyjna, plus to, że to światło jest w ruchu i że musisz przewidzieć jakby robiąc zdjęcie, musisz przewidzieć, jaki efekt ono da. Jakby to jest, wiesz, w fotografii studyjnej możesz ustawić lampę, strzelić zdjęcie i zobaczyć, jak wyszło. Jakie cienie się zarysowało. A tutaj musisz wiedzieć już przed. I to jest takie dosyć abstrakcyjne. Ćwiczy twoją też kreatywność takie... Może nawet nie tyle kreatywność też, ale wyobraźnię przestrzenną. Dokładnie, na pewno dokładnie. Tak, wiesz, żyjesz w takim jakby 3D, gdzie wiesz, jak się światło zaświeci na twarzy. A tutaj ten efekt świetny to już zakładam jakimś innym mieczem. Nie, tym samym tutaj. Tak? To tak. Można mieć jeden miecz i zrobić tyle efektów ciekawych. No tak, dokładnie. No to bardzo ciekawe. Dlatego mi się on bardzo podoba, że to jest, czy drogie, czy niedrogie, to ciężko powiedzieć, bo tam był jego, on ma chyba z 6 wersji. Przez rok był ulepszany, tak jak mówiłem wcześniej. To był ten stworzony przez ciebie? Tak. Znaczy przeze mnie i mojego kolegę z poprzedniej pracy, tak. No, to jest zdjęcie, którego ci zazdroszczę. Odsprzedaj. To jest pierwsze zdjęcie ogólnie, które było opublikowane na grupie. Dla mnie ono jest takie... No spoko. Serio? No nie wiem. To jest jedno z lepszych twoich zdjęć. No tak, no do tej pory ludzie mówią o tym zdjęciu, do tej pory ludzie mnie kojarzą z tego zdjęcia, ale dla mnie było takie, niech tak jest. No skoro miałeś do kosza. Miałeś do kosza. Ale potem zobaczyłem, wiesz, patrzę tak, kurczę, ale równe to kółko. Ono miało pójść do kosza przez prawą rękę. Prawą rękę modelki. Że leży, a nie jest... Że jest tak ułożona, że jest tak dziwnie to wygląda, ale finalnie zobaczyłem, że kurde, jakie to równe to kółko wyszło. No tak. No. Mi ta ręka zupełnie nie przeszkadza. Do tej pory nie wiem, jak to powstało to równe kółko. Naprawdę, to jest coś dla mnie z archiwum Mix. To myślę, że też, bo miałeś tutaj świecącą się podłogę, ona też robi fajny efekt. Tak. To są zwykłe kafelki. No, ale to przed wykonaniem takiego zdjęcia chodzisz też z mopem, czyścisz, żeby się... Tam raczej jest myte, także tylko z mytką gdzieś coś się zakurzy. Czy jest to takie zdjęcie, z którego jestem jakoś mega dumny? Myślę, że najbardziej dumny jestem z tych zdjęć trudnych. Tych, gdzie autentycznie trzeba było, na przykład to było trudnym zdjęciem, gdzie trzeba było połączyć kilka różnych rzeczy. Nie tylko machnąć ładnie i powiedzmy, żeby to ładnie zaświeciło, tylko powiedzmy połączyć kilka różnych opcji światła. Rozumiem. Przejdźmy do kolejnych. Dalej. Co tam jeszcze masz dla mnie? Tu mamy zdjęcie, które powstało
przed moimi pierwszymi w życiu warsztatami fotograficznymi, które prowadziłem. Mhm. To też jest Karolina, czyli ta osoba od tego żółtego zdjęcia. Mhm. Czyli tak jak powiedziałem, dziewczyna, z którą najczęściej fotografuję. I to jest kolejny przykład zdjęcia, gdzie jakby dobrze jest zrobić sobie jakiś efekt, powiedzieć, co się chce osiągnąć i dać modelce przestrzeń do tego, żeby ona jakby to dograła swoje. Jakby my jako fotografowie robimy swoje, modelki robią swoje. Mhm. I tak powstają najlepsze zdjęcia. Tutaj Karolina wymyśliła tę pozę, to nie jest moja poza. Mhm. Ja jej całkiem inne pozy wymyślałem i spoko to wychodziło, chociaż jej się nie do końca podobały. Potem ona wymyśliła tę pozę i takie coś wyszło. Mhm. To jest świecone taką tubą. Nie wiem, czy kojarzysz Nanlite, taka firma. Tak, która, kojarzę. Tak, tuby filmowe, to waży około 2 kg. To się prawie łamie w rękach, bo to ma tam 1,20 m. Mhm. To jest tak, wiesz, takie bardzo ciężkie po prostu. To nie jest rura do machania i do malowania światłem. To jest raczej rura do filmów. I to były takie testy po prostu, które robiłem tam na wypożyczonym sprzęcie. Dostałem ten sprzęt jako wypożyczony. Mhm. I coś tam się bawiłem, staram się jakieś takie fajne zdjęcia stworzyć. Ona jest tak mocna, że niestety ale przepala zdjęcia i ciężko jest malować światło akurat tą tubą. Moc lampy bardzo duże znaczenie ma w plenerze, mhm. bo tak na przykład Eric Parry jest fajnym przykładem, gdzie on ma różne moce latarek. Gdzie są latarki, które mi świeci na przykład w takiej nocy, gdzie są bardzo słabe. Większość ludzi myśli, że skoro malowanie światłem, to trzeba jakąś najmocniejszą latarkę kupić. O, coś takiego. Mhm. Sam tak zrobiłem i mam do tej pory taką bardzo mocną latarkę. Ale prawda jest taka, że to wszystko zależy od tego, w jakim momencie chcesz. Tak naprawdę w malowaniu światła możesz mieć słabą latarkę. Ono to światło będzie się tak przebijać. Tutaj było bardzo mocne, bo to był Nanlite. On był ustawiony chyba na kilka procent, a mhm. już przepalił zdjęcie. Rozumiem. Tak, także moc lampy nie ma takiego znaczenia. Ma znaczenie na przykład w plenerze, gdzie zmieniają się warunki, na przykład robisz, bo nie robię tych zdjęć w dzień, no bo wiadomo, musiałbym używać filtrów i mieć naprawdę takie światło, które by świeciło w dzień mhm. bardzo mocno. I w plenerze właśnie, jeśli robimy zdjęcie na przykład przy zachodzie słońca albo niebieskiej godzinie lub po zmroku, tam już jest bardzo ważne jakby ustawienie mocy lampy, ponieważ no, im później, tym słabsza musi być. Mm-hmm. A która była to godzina mniej więcej? Oj, nie wiem, gdzieś to było po zmroku, to było w sierpniu, nie wiem, gdzieś 21, nie wiem o której. Czy to jeszcze nie była taka pełna noc? Znaczy nie, w tym przypadku to była już pełna noc, tak. Tak, to było już tak po zmroku. I ciekawostką jest to, że do tej pory nie wiem, jak powstało to odbicie na wodzie. Też ludzie na grupach foto analizowali, że muł tam, gdzie jest ciemne, jest rozmyty, mhm. a tam, gdzie jest światło, jest jakby widać falę wody. Jest ostrość, tak. Do tej pory nie wiem, jak to powstało. To zdjęcie trwało około 1,5 sekundy. A może to też jest rozmyte, tylko że po prostu ruch musiał być tak częsty, gęsty, że może tak się ruch zamroził, że wygląda na ostry. Nie mam bladego pojęcia. Do tej pory nie wiem, jak to powstało. To wiesz, to cię jeszcze wypytam o to zdjęcie, bo jakie tak... To akurat nie jest malowane światłem, to jakoś mi się tutaj wkradło, widzę. Bardzo dobrze. I tutaj też bardzo fajnie wygląda to, że te słoneczniki widać. Tak, i to jest... Sam zrobiłem tę rampę, także... A jest coś, czego nie zrobiłeś sam? Słoneczniki. Nie, no kupiłem kilka mieczy profesjonalnych, więc to wiele tych gadżetów jest albo właśnie kupionych, albo zrobionych. Także. Mhm. Ale jeśli chodzi o te profesjonalne miecze, to jakich używasz? Używam Pixel Sticka, mhm. czyli takiego 1,80 m dużego miecza do oświetlania na przykład samochodów, motorów i dużych obiektów. Mhm. On jest fajny, na przykład to zdjęcie powstało Pixel Stickiem. Mhm. On ma 1,80 m, można wrzucić mu dowolną grafikę stworzoną, czy tam powiedzmy w pakiecie jakby. Mhm. Czyli to wygląda w ten sposób, że najpierw projektujesz grafikę? Na tak? przykład, no. Tak, robię sobie jakiś na przykład efekt, nie wiem, mogę sobie logo swoje zrobić i w 3D. To jest działa jak taki rzutnik? Nie. To jak to działa? To działa tak, że wyświetla ci piksel po pikselu grafikę, a ty idąc tym kijem, ona się rejestruje. O kurde. No, tak. To tak. I sterujesz prędkością stopami. Aha, czyli to stworzyłeś chodząc? Tak. To, jakie fajne. To jest oświetlone tylko tym. Tam nie ma żadnego drugiego źródła światła. Ale to jak to, bo w takim wypadku tam musisz... nie było drugiego źródła światła. Bo tutaj musisz iść na tyle równo, żeby tak. też nie powstały tak, takie... Tak, tak, tak. I to jest bardzo trudne. To jest no bardzo właśnie. Trudne, ponieważ to jest niezbalansowane, to jest wielkie, to się huśta, giba. No. To w takim wypadku taki Pixel Stick daje ci no, nieograniczone możliwości zrobienia... Doklejenia grafiki. To tak, działa to tak, jakbyś po prostu sobie w Photoshopie dokleił grafikę, z tą różnicą, że ona świeci.
Jasne, bo ja bym powiedział, że to wygląda jak rzutnik, albo że no, jakaś taka... Tak, jest to takie dziwne, bo to jest raz, że to jest poza głębią ostrości delikatnie, dwa, że to jest lekko takie, wiesz, Pixel Stick ma tam ileś pikseli, nie wiem, 200 bodajże, także to nie jest jakaś grafika super jakości. Trzeba się z tym liczyć, to nie jest jakiś Full HD. Także tam będzie widać te piksele. No jasne, ale też ważnym jest tutaj szybkość twojego ruchu, prawda? Tak, dopasowanie tego nie za szybko, nie za wolno, równo, bez, wiesz, jak chodzisz, to my sobie nie zdajemy sprawy, że chodzimy tak. No i trzeba chodzić, ale ręką równo. To jakbyś miał chodzić z gimbalem, to pewnie masz wprawę idealną i nie potrzebujesz gimbala już. No, deskorolkę sobie muszę kupić i na deskorolce jeździć. No tak. I super, to też jest ekstra. Takie zdjęcie na przykład można by śmiało zrobić w Photoshopie, bo wystarczyłoby na przykład błysnąć na osobę i dokleić jakieś tło. I to też by było, myślę, że niewiele osób by poznało różnicę. Sęk w tym, że jeśli malujemy światłem, to światło z tyłu jednak wpływa na tą osobę. Jest od razu kontrą. Taką. Dokładnie. Jest padało. Jakby, pamiętam, jak 10 lat temu się uczyłem Photoshopa i podobał mi się taki efekt, jak dziewczyna śpiewa. Był taki nawet efekt jakiś Energy Lines, jakbyś sobie tam poszukał. Ktoś w Photoshopie zrobił takie linie na krzywych. Ja w ogóle tak się uczyłem tego, tak myślę, fajnie, bo to było takie coś zrobić. Ale tak, kurde, ile to jest roboty, ja nie umiem tego. Lapka wtedy miałem słabego, nie uciągnął mi Photoshopa CS2. Ledwo, bo miałem naprawdę słaby komputer wtedy. I tak to odłożyłem. I tam się uczyłem właśnie jakichś takich ogni, takich rzeczy. A potem jakoś tak się okazało, że ja jestem w stanie te efekty zrobić na żywo, wiesz. Wiadomo, za wyjątkiem jakby włosów, które gdzieś tam się ruszają i osoby, która musi być bez ruchu. Ale powiedzmy, jestem w stanie nie dość, że zrobić te efekty na żywo, to dwa, robiąc takie rzeczy w Photoshopie, jakby wiele osób bawi się w Photoshopie w takie rzeczy, ale zapomina o tym, że te obiekty świecą i one zostawiają ślad na ciele. To nie jest tak, że zrobisz sobie jakiś efekt niebieski wokół ten i on będzie sam świecił, tylko to też pada światło na osobę i ta osoba musi świecić. Dokładnie. I tu już masz wtedy rzeźbienie i to dosyć konkretne w Photoshopie, gdzie musisz wiedzieć, jak to światło będzie padać. A w przypadku malowania światłem nie mam tego problemu, bo sobie to zrobi i to samo światło pada. Dokładnie. Tak. Czyli tutaj tylko tym mieczem świeciłeś i nie, jak to się nazywało? Nanolight? Pixel Stick. Pixel Stick, no. Pixel Stick, tak. I nie ma tu innego żadnego doświetlenia, niczym nic, innym. Nic, po prostu jest to tylko to. Tak. Bardzo fajny efekt. Było tam troszeczkę wyciągania, konturowania twarzy, żeby tak troszeczkę lepiej wyglądało, bo wiadomo, że jest to dosyć słabe światło, ale ogólnie dało się coś takiego z tego stworzyć. Lecimy dalej. Kolejny gadżet. To jest akurat gadżet zrobiony przez pewną firmę. Nie wiem, czy mogę powiedzieć nazwę. Solet, która myślę, że tak. Tworzy takie oświetlenie. Ogólnie oni robią oświetlenie do domów. I tutaj wykorzystałem światłowody, które normalnie mamy na sufitach jako gwieździste niebo, to się nazywa. To jest takie coś, wiesz, no to takie światłowody, które sobie tak świecą. To jest właśnie to. I to jest mój pierwszy bit świetlny. Bit świetlny, którym robiłem sesję aktową, bo uznałem, że po prostu jestem w stanie zaświecić, zastawić światłem to, co powinno być zastawione i zrobić taki dosyć ciekawy akt. Czyli tak naprawdę ubierasz modelki tak, w światło. Dokładnie. Ciekawostką o tym biciu jest to, że on jest w takich gumowych osłonkach, więc pozy leżące, okej, ale siedzące na przykład potrafi złapać za ciało, bo jak się na przykład osoba lekko spoci, to guma, ciało i pod, wiesz, ciągnie. I to jest taki bić, który potrafi ci na przykład z krzesła, jakbym mocniej pociągnął, bym cię zrzucił z krzesła. W tym, że po prostu on jest gumowy. Rozumiem. Ma takie gumowe osłonki. Także on jest taki dosyć ciężki do odciągnięcia po ciele, ale dało radę. Na szczęście. Ja widzę tam to zdjęcie, bo ono mega mnie interesuje. Możemy do niego przejść? Tak. No. Lecimy dalej. Bo ono jest też stosowe, mega jest. To jest cały w ogóle backstage tego zdjęcia, to jest jeden wielki kabaret. Wyobraź sobie sytuację, malutki taki zalew, gdzie ludzie łowią ryby w małej wiosce. Tak, dwóch wędkarzy na brzegu, jeden na łódce, no i tam gdzieś jacyś ludzie, bo tam jest z reguły bardzo dużo ludzi się kręci. I przychodzi jakiś gość, jakaś dziewczyna w żółtym bikini, która stoi i się wygina i jakiś gość z wielkim mieczem świetlnym, który świeci i do tego błyska, biega jak jakiś aborygen. Tak wyglądał backstage tej sesji. Ci ludzie, którzy tam byli, tutaj na zdjęciu usunąłem, były takie dwie sylwetki ludzi, którzy tam sobie wtedy bodajże pili alkohol, ten taki bardziej wysokoprocentowy i chcieli chyba rozpalić ognisko. Stali, trzymali wódkę i patrzyli, jak ja biegam wokół niej, a ona się tak wygina.
To po prostu ten wędkarz, który pływał na łódce, aż przybił do brzegu i wszyscy stali się, patrzyli, co tam się w ogóle dzieje. Wcale się nie dziwię. No to jest, backstage tej sesji to jest coś niesamowitego. Ale zagadywali do was coś? Nie, nie, nie. Wstydzili się chyba, ale na pewno mają jakieś filmiki z backstage'em. To tak. Z pewnością. Musieli mieć. Modelce nie przeszkadzało to? Nie, nie. Bo też pozuje, widzę tutaj też. Tak, tak. To jest bikini. Na tym zdjęciu jeszcze dodatkowo widać było moje stopy, bo to światło zarejestrowało stopy, musiałem je usunąć tylko w postprodukcji. No, to już są takie detale, które śmiesznie by to zdarza wyglądało. Się. Ale efekt naprawdę rewelacyjny. Tutaj to świetnie wygląda, ale tutaj wydaje mi się, że taka inspiracja Erikiem Parę tak, też chyba dokładnie, jest, prawda? Dokładnie. Jak już się wybawiłem jakby tym moim mieczem, takimi różnymi gadżetami, które miałem, czyli na przykład te latarki za kilkanaście złotych, ten miecz świetny, który zrobiłem, pomyślałem sobie, że dobra, no to mamy porobione troszeczkę zdjęć takich w studio, takich właśnie w normalnych, bezpiecznych miejscach, więc zróbmy takie coś w plenerze. No i to było jedno z takich miejsc, gdzie mogłem sobie właśnie złapać odbicie wody, niebieską godzinę, bo to już jest taki końcówka niebieskiej godziny. Tak. No i właśnie jakiś taki. A tutaj tutaj postprodukcji, jeśli chodzi o kolorystykę, jest dużo? Było dodanie fioletowego, tak. Aha. Było dodanie koloru fioletowego, żeby był ciekawszy. Ciekawy jest na pewno. Tak, bo ten jednak, to zdjęcie byłoby bardziej takie niebieskie, pomarańczowe. Nie podoba mi się te kolory, dlatego tu jest akurat wbicie takiego wszystkiego. A tam mamy jeszcze ciekawsze. Tu mamy też to samo miejsce. I to jest podobna sytuacja. Super. Ostatnia ciepła noc w sierpniu, czy tam w październiku chyba to było. To jest chyba zrobione w październiku, bodajże 10, o godzinie 22. I tutaj jest o tyle ciekawe zdjęcie, że ta poza jest taka taneczna. Plan był taki, żeby to była taka typowo taneczna poza, taka właśnie w stylu Erika Pare. Czyli taneczna, ale no to też musiała tutaj modelka dłużej wytrzymać w takiej pozie, co też no, nie jest na pewno proste. Ale na przykładzie porównanie tych dwóch fotografii, podobny styl, ale tutaj bardzo do mnie przemawia to, żeby widać te chmury. Tak, że jest sama kompozycja jest lepiej przemyślana. Jakby tutaj nie miałem czym no co, komety bym musiał złapać. No dokładnie, bo tu masz tak, masz modelkę w mocnych punktach, tak naprawdę. Tutaj właśnie to, no, czegoś. A tych ludzi brakuje. Z alkoholem mogą zostawić. Mogłeś zostawić, jeszcze ich tak, odbić. Dokładnie, oni mieli odbicie w wodzie. Tak, tak, mieli. To idealnie. To by było. A tutaj jest właśnie, pomimo tego, że tutaj w mocnym punkcie, no może delikatnie można szukać tego księżyca. Tak, tak. Pod względem kadrowania i kompozycji właśnie całe, przez to, że też fajnie, że te linie prowadzące do modelki, gdyby ona jeszcze była na środku, też byłoby ciekawie, gdyby kadr był centralny. Starałem się nie robić centralnych akurat. Nie lubisz, tak? Dużo miałem centralnych, także już starałem się w tym przypadku. Jasne. W poziomych akurat raczej starałem się to tak zrobić. Super są te zdjęcia. I też kolorystyka fioletu też pewnie troszeczkę podkręcona. Tak, tak, troszeczkę tak, ale to minimalnie. Super. I widzę Sprite'a. Tak, Sprite'a. No to opowiedz o tym Sprite'cie, o co tak, chodzi. Tak, to zdjęcie, po pierwsze ono powstało przy minus 12 stopniach. Tego nie widać na zdjęciu, ponieważ tutaj są choinki, czy tam jakieś takie świerki, czy coś, czy sosienki, które chroniły przed śniegiem i wiatrem przede wszystkim. To było przy minus 12 stopniach. No śnieg widać też. Ekstremalnie zimno i to zdjęcie jest oświetlone w zupełności butelką po Sprite'cie. Bodajże chyba chusteczkami higienicznymi w środku. Tak, dokładnie. A czy i butelka? I co włożyłeś? Jakąś telefon? Nie, latarką. Zwykłą latarką. Mam taki konektor, też właśnie służący do malowania światła. To jest taki kawałek gumy, który służy tylko do tego, że dwa różne przekroje rurki można połączyć. Ktoś, słyszałem, że robił takie rzeczy z jakiegoś przewodu od Kamaza, ale nie wiem. Musiałem znaleźć takie gumy, gdzie bym sobie takie coś zrobił. Tutaj zieleni też dodawać nie musiałeś, nie? Tak, zieleni musiałem. Co prawda musiałem troszeczkę zdjąć tej zieleni z sukienki, żeby była bardziej biała, a nie zielona, bo butelka była zielona, także to. No. To powiem ci, jesteś mega pomysłowym człowiekiem. No to zdjęcie wyszło, jakby ten motyw z tą butelką wyszedł, nie wiem, przed moimi warsztatami, które miałem rok temu na bodajże 8 Photo Summer Day, gdzie właśnie prowadziłem warsztaty z malowania i w pewnym momencie wziąłem butelkę od Sprite'a, wsadziłem tam latarkę i świeciłem. I wszyscy mówią, wow. To zdjęcie też było gdzieś tam z OLU na necie. A tu jest akurat takie, które było tylko i wyłącznie tym świecone. Także po prostu wiesz, no idziesz z modelką, mówisz, zrobię ci fajne zdjęcie. A gdzie ma sprzęt? A latarkę i butelkę po Sprite'cie. Okej. Dzięki temu wywiadowi to zaraz Sprite będzie dziękował za zwiększoną sprzedaż. Tak, no. Wiesz, zobacz sobie, co te modelki muszą czuć, jak idziesz z nimi na sesję. I one nawet nie będą wiedzieć, jak to zdjęcie wygląda, bo ty im opowiadasz, jak to będzie wyglądać. Tak sobie staniesz, ja zrobię taki okej.
Albo na przykład idziesz i niesiesz butelkę po sprajcie, bo to będzie służyć do oświetlenia. Mhm. No fajnie, wiesz, taka modelka sobie musi myśleć, kurczę, jestem w jakimś w ogóle, w jakiejś dziurze, jest ciemno, zimno. Ja gość nie wiem, butelką ze gość z jakąś butelką Sprite'u, co ja to w ogóle robię, po co mi to, gdzie ja skończyłam? No, takie zdjęcia. Ale też myślę, jakbyś nie miał tak szerokiego portfolio, to byłoby ciężej ci znaleźć butelkę, która byłaby chętna i która by ci tak zaufała i byłaby taka, wiesz, no, że wie, jaki efekt uzyska, pomimo tego, że masz butelkę Sprite'a w ręce. Nie wiem, no po prostu. A teraz jest ci na pewno prościej, nie? A ci ogólnie jakoś bardzo łatwo było do tego typu zdjęć brać osobę do sesji? Nie wiem, no po prostu jakoś ludziom się, myślę, podobało to po prostu i chciałem mieć osobę takie zdjęcia. Jasne, a to są głównie modelki profesjonalne? Różnie. Od profesjonalnych do półprofesjonalnych, do totalnych amatorów. Albo nawet do osób, które nie pozują. Mhm. Także tutaj nie ma, wiesz. Przejdźmy, bo zostało nam tylko jeszcze jedno zdjęcie. Tak? Jak to? Ale już trochę trwa ten wywiad. A to mam jeszcze takie pudełko. To wielkie. O jest. Dobra, to jest. Też... Mhm. To jest zdjęcie z tego roku. Mhm. Z 2022? Z tamtego. Widział. To jest robione na takim polu właśnie słoneczniku. To jest bardzo popularne słoneczniki u nas, które rosną niedaleko hotelu, gdzie tworzymy festiwale. Mhm. Ogólnie ten hotel, gdzie robimy festiwale, ma taką fajną lokalizację, bo tam jest masę ciekawych miejsc wokoło. Mhm. Maki, słoneczniki, w ogóle wszystko. Co prawda, żeby robić takie zdjęcia w takim polu, dobrze jest mieć zgodę właściciela. No, na pewno. No bo nie oszukujmy się, ale bywałem tam, przejeżdżałem po prostu nawet. I widziałem, jak ludzie po prostu to wszystko niszczyli, targali, rwali. To jest bardzo niefajne, jak ktoś, powiedzmy, gdzieś tam wkłada pieniądze i trud w to, żeby stworzyć takie pole, które służy do tego, żeby po prostu coś jakoś na siebie zarabiało. A ktoś przychodzi i, wiesz, targa, rwie i robi sobie zdjęcia i potem to wszystko wyrzuca. To jest takie trochę słabe. W tym przypadku w tym roku były bardzo duże takie wichury. Mhm. Bardzo dużo wiatru w okolicy, które połamały masę drzew, w tym też właśnie to pole słoneczniku było całe położone. Absolutnie całe, praktycznie pojedyncze jakieś tam, powiedzmy, kwiatki słonecznika stały. Całe to pole zostało zniszczone przez wichury. Zapytałem właściciela, czy mogę sobie tam zrobić sesję, zgodził się. Nawet myślę, że nie zdawał sobie sprawy, jakie tam zdjęcia powstaną, że coś takiego powstanie, a nie jakieś takie sesje brzuszkowe czy dziecięce. Tak. Coś niebanalnego. Tak, i zrobiliśmy tą sesję jakoś widać w czasie niebieskiej godziny. Mhm. Tam komary bardzo żarły. Domyślam się. No niestety, ale tutaj komary trzeba było w obóbce usunąć. No i ewentualnie dziury po komarach. Ale na szczęście Patrycja, modelka, którą też pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Tak, Patrycja dała radę i wytrzymała z tymi komarami i wyszło takie fajne zdjęcie. Mhm. To był jaki miecz? To był z latarki. To był kawałek takiej ceraty i latarka. Kawałek ceraty i latarka. Tak. Czyli latarka, na to nakładasz tubę, tak, zrobioną? Na przykład. Tak. Czyli tak naprawdę światło ci też leci dalej, to nie jest zablokowane, tylko... Na mnie też leci, ale trzeba się tak ustawić, żeby cię nie było widać za modelką. No tak. No. Mi było tylko trochę spodenek, ale to też musiałem w obróbce usunąć. Jasne. I też jak masz takie pole, to też ciężko uciekać, nie? Żeby nie zepsuć Polakom, bo już nie rozwalić tych słoneczników. No ale efekt warty. Gdyby te słoneczniki były normalne, trudno, to sesja by się nie udała, ponieważ byłyby za duże. Byłyby wyższe. Znaczy no wyższe może, no tak, też wyższe od modelki. Jasne. A z racji tego, że były przewrócone wszystkie, to dało się zrobić zdjęcie, gdzie ona jest troszeczkę oświetlona, nie wiem czy tutaj widać, raczej widać światłem słonecznym. Tak? Już po zachodzie słońca, tak. Ona patrzy twarzą w kierunku słońca. No widać, że ma twarz. A czy tak, no jeszcze jest tutaj twarz światło? Ma doświetloną właśnie tym światłem. Także to jest ustawienie przeciwne na przykład do ustawienia na przykład tego. Jasne. Bo tutaj księżyc był od tyłu. Jasne. Darek, robisz świetne zdjęcia. A dziękuję. A powiedz mi, nie boisz się tego, że kiedyś braknie ci inspiracji albo braknie ci pomysłów? Szczerze powiem, a czy wiesz co, myślę, że każdy się boi w moim odczuciu, że gdzieś tam kiedyś braknie tych pomysłów. Największym problemem jest to, że jak zrobisz fajne zdjęcie, musisz zrobić później lepsze. To jest chyba taki największy problem fotografów, że ponosisz sobie poprzeczkę. I jak już robisz coś super, musisz robić wyżej, albo co najmniej na tym poziomie. Już jak schodzisz w dół, to już czujesz takiego doła, że no zrobiłem jedno fajne zdjęcie, a później już lecę w dół. A co do pomysłów, myślę, że malowanie światłem jest tak obszernym jakby gatunkiem fotografii, że tam używając czegokolwiek, jakkolwiek coś zawsze stworzysz i
Nawet jeśli się boję tego, że gdzieś tam pomysły mi się skończą, albo że powiedzmy będę kopiował pewne schematy, bo często jest tak, nie ukrywam, że kopiuję pewne schematy i staram się je dopracować jeszcze bardziej. Zrobię coś fajnego i robię to zdjęcie, na przykład to jest przykład tego zdjęcia i tego zdjęcia czarno-białego, które pokazywałeś, które ci się bardzo podobało. Nie, nie. To. O, tak, to jest zrobione to samym mieczem, to jest jakby, to jest wersją, to ono nawet nazwałem level up, to jest właśnie poziom drugi tego, które było Sony, które było Nikonem. No teraz już wiem, że to było Sony. Tak, no to było Nikona. Niesamowite, że to jest zdjęcie zrobione niepełnoprawnie. Różnica jest faktycznie żadna. Dobrze, to mam jeszcze do ciebie dwa pytania na koniec. No. Pierwsze pytanie, jakie masz plany na przyszłość? Plany? No na pewno jakiś kanał na YouTube. Chciałbym po prostu prowadzić warsztaty szkolenia z malowania światłem. Ale już prowadzisz warsztaty, prawda? Tak, tak. Obecnie na 9. Jurajskim Festiwalu Fotograficznym będą moje warsztaty. To jest 25, też tam będę. 25, 27 lutego w hotelu Fajkier w Lgocie Murowanej. Tam będę prowadził warsztaty właśnie z malowania światłem w studio. No, także jeśli chcielibyście się nauczyć tego, robić tego typu zdjęcia, zapraszamy do Darka na warsztaty. Tak, na warsztaty. I w tym roku będę miał też takie warsztaty dla mniejszych grup. Nie festiwalowe, tylko dla mniejszych grup. Także to będzie można się nauczyć, jak tworzyć coś takiego. Super, bardzo ciekawe. Ostatnie pytanie. Co byś doradził początkującym fotografom, którzy chcieliby wejść w tego typu robienie zdjęć? W tego typu, czy rozwinąć się fotograficznie? Bo to... Może jak najbardziej, o rozwoju fotograficznym, twoim zdaniem. O rozwoju. Myślę, że aby rozwijać się fotograficznie, musimy podchodzić w taki jakby, musimy kierować się taką pewną zimną logiką. Nie popadać w jakiś hura optymizm, że super, zrobiłem zdjęcie, jest, wow, jest, jestem fotograferem. Chociaż też tak miałem na początku, że zrobiłem zdjęcie byle czego i się cieszyłem, że jest super zdjęcie i w ogóle wow. Trzeba mieć takie zimne podejście do tego, jakby wiedzieć, na ile to jest sztuka, na ile to jest jakby rzemiosło, na ile to jest w ogóle akceptowane przez ludzi, na ile to jest sprzedawalne, bym powiedział, jak to się przyjmie. I mieć jakby świadomość własnych wad, że jakby nie zrobi się zdjęcia idealnego. W moim przypadku jest tak, że jestem strasznym perfekcjonistą. I na przykład wiele z tych zdjęć bym w ogóle nie pokazał. Przez to, że na przykład gdzieś tam tutaj noga wyszła, tutaj coś wyszło, nie tak, ale jakby trzeba to przełamać w sobie i zacząć pokazywać te zdjęcia, mimo że coś tam powiedzmy może nie wyjść. I aby, myślę, że aby się rozwijać fotograficznie, trzeba po prostu podchodzić do siebie bardzo, no może nie tyle bardzo krytycznie, ale trzeba jakby być odpornym na krytykę innych, znać swoją wartość i no tak jak wszędzie, no, musisz być konsekwentny, musisz dążyć do celu, wiedzieć czego chcesz i to realizować. Jak na początku, jak zaczynałem z malowania światem i powiedziałem takiemu jednemu znajomemu fotografowi, który od 15 czy od 20 lat działa na rynku, że planuje malować światem, pokazałem mu nawet ten miecz. To powiedział, panie, co to kurde jest, no jakiś patyk świecący, a ty malowanie światem, to ja to kiedyś robiłem, takie te serduszka zimnymi ogniami albo z takimi lampkami, tak patrzę. Okej. Okay. No i teraz ten fotograf do tej pory nie wie, jak to robię. No, no i bardzo dobrze, utarłeś mu nosa. Utarłem mu nosa, dokładnie. No, no i elegancko. Tak. Darek, bardzo ci dziękuję za rozmowę. To ja dziękuję. Miło było mi cię gościć w studio. Was zapraszam do kolejnego odcinka, ale jeszcze zanim wyjdziecie, zostawcie łapkę w górę dla Darka. Dzięki bardzo. Pozdrawienia. Cześć. Cześć. Jeśli spodobał ci się ten film i czekasz na więcej tego typu treści, wesprzyj moją twórczość w serwisie Patronite. To właśnie dzięki finansowemu wsparciu mogę dalej rozwijać swój kanał oraz dzielić się z tobą systematycznie darmową wiedzą.